Cześć i czołem. Co tu mamy ciekawego? Jakieś konstrukcje, nie konstrukcje. Kurde, dawno mnie to nie było. Dawno coś nie nagrywałem. Więc nic tu nie ma. No serio, trochę lipa. Więc może od razu atakujmy cienki. Zresztą gruby to też taki. O, gruby jak gruby. O, nie wiem, czy to nie było do czujnika jakiegoś. No. A? Tak, to może być do jakiegoś czujnika, no, ale to już raczej lipa. O, siłowniczek. Tam jakaś piła, nie piła. O. Do drewna z hablerką? O, z hablerką. No, tam się stół odkręca. I tam jest blareczka. O, tak to wygląda. Także jako ciekawostka. Spoko. A to coś było wyważone z tego co widzę. Ale wiecie, czasami w takich śmieciach coś fajnego zostanie. Dobra, jednak może nie. Atakuje cienki. Zobaczymy co na cienkim. I dobra. Mamy cienki. Tu coś jest ciekawego. Co to za machina będzie? Chciałem z pierwszego rzutu, że wiertarka, ale raczej... Raczej nie. A za chwilkę tam podejdziemy, to zobaczymy z bliższa. A jeszcze tutaj... Jakaś rama, rometa. No, ale obcięta. Jakieś regały, bramy garażowe. No i co, kurde, to wszystko? Kurde, to wszystko. No to narobię tu biznesu. No nic. Nic. Trzeba jechać dalej. Więc jedziemy. A jeszcze wam tą maszynę pokażę i lecimy dalej. Co to za maszyna? Jakby to miało chodzić? Tu by miało ramię chodzić? Do deregulacji? No nie mam pojęcia. Myślałem, że wiecie, że tu jest kotwione. Tu jest jakieś czujki. A to ten... Że tam był, wiecie, jakiś większy baniaczek. I tutaj tylko po prostu coś się działo. Tylko, że co? Tu był jakiś lejek, nie lejek? Może tak, może nie? Może ktoś ma jakiś pomysł, może ktoś nie ma? Dobra, no ale i tak to nic nie zmienia, że na tym złomie trochę kicha. Więc trzeba jechać gdzie indziej. No, ale wystarczy, wiecie, tak jak ostatnio, jedna rzecz i nie ma co marudzić. Co tu się nie dzieje? Załadunek, palenie. Myślałem, że to coś ciekawszego, myślałem, że to śruby jakieś, ale... Ale jednak nie. A to co to było? Z jakimś telewizorkiem? Że Boże, monitorkiem. Telewizorkiem, kurde. Ale będziecie mieć polew. Ale wątpię, że jak tu były jakieś falowniki, to...
No to już dawno, dawno wyleciało. A tam dalej, no nie wiem, czy coś nagram. Zaraz zobaczymy. Może się uda, może się nie uda. Ciężko powiedzieć. Dobra, tu już nic nie widzę. Zaraz wam pokażę, tylko sobie schowam tam. Ja atakuję z tuczeniem. Szafki BHP. Dużo. O, koza jakaś. Zaraz do niej podejdziemy. Kurwa ładunek, tam palą, Amba Fatima. Mam tylko jakiś cross widzę, ale to 24-calowy. No zobaczmy tą kozę, może ta koza bardziej, bo ta zima się kończy. Ja już trochę zmęczona życiem. A też z zewnątrz? Z zewnątrz nie wygląda źle. Gdzitek tylko nie ma, popielnika, to nie problem. No ale środek już taki trochę potuczony, ten szamot. No i waga. Dobra, chodźmy jeszcze tam zobaczyć, bo tam też mnie coś ciekawi. Coś wam pokażę. Nie, nie to. Nie to, nie wigry. Patrzcie. Prawie nówka szafka. Pierdziele. O, I love you, Karola. Tęsknij za mną i pamiętaj, 22. Ale ładne szafki, bez jaj. No. Tu akurat pewnie zrzucona. No dobra, tamta jest podnieciona, ale to pewnie przez załadunek, rozładunek. Ale tak to? Kurde. Coś by to szło powybierać z tych szafek BHP. Tam jest jeszcze kilka. Drzwiczki też się znajdą. Jakieś klucze nawet, nie klucze, kurde. Dużo tego złomu tutaj, ale same barachło z tego co widzę. Nawet wigry takie niezachęcające. O kurde. Takie. Jakby to powiedziała moja córa. Jeszcze tu w tym barachle tak zerkniemy razem. Bo niemożliwe, że to drugi złom i 2-0. Roma. Jakaś proleczka. Kurde, a ta szapka tutaj? To już w ogóle potęga. A, elegancko. Z kluczykami. To ciekawe, ile taka jedna waży. I tak z drugiej strony, z innej strony po cholerę mi to. Bo już mam dużo. A tutaj nawet nie ma miejsca na to. Tam chyba jest jakiś komputer. Albo wideo. Nie, to wideo chyba. Tak mi się wydaje. Czekajcie. Wideo. Dobra, bo się pozabijam. Jeszcze zobaczę tam na cienkim, na spokojnie. Najwyżej znowu teleportacja. Fiu. Gdzie tu patrzeć? A jeszcze Rometa.
Tak, to chyba bida. Tu jeszcze. Tu jeszcze wam pokażę ciekawostkę. Jakość. No, idziemy jeszcze na groby. Co powiedzieć? Taka sytuacja. To nie jest do ścinania z kombajnu, z hederu? Takie cyk, 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 cyk. Znowu będzie parę w komentarzach, że puste kontenery. Ale co poradzić, no. Nic. Cóż poradzić. Są takie dni. Masakra. Kurde, co za dzień. Co za dzień. Idziemy się na jakimś podsumowaniu. Nie wiem jakim, ale coś trzeba będzie powiedzieć, kilka słów, ale to może w tej dziupli, którą zobaczymy za chwilę. Cześć i czołem. Może nie podsumowanie z dziupli, ale przynajmniej jest przed komputera. No co mam powiedzieć, no. Izak jest ostatnio na złomach. Naprawdę się staram jeździć, szukać, kombinować. No ale jak nie ma, no to po prostu, no co, no. No z tego to nawet Salomon nie naleje. Dlatego może teraz postawię na odcinki jakieś bardziej perełkowate. Zresztą zobaczymy. No bo wiecie, no mogę jeździć, no ale jak nic nie ma sensu. Nawet chłopaki piszą, czy tam właściciele, że po prostu się sami widzą, że przychodzi jakieś barachło. Albo jest mało tego złomu. Więc jeszcze zobaczę, ale chyba tak będzie, że chyba teraz będzie więcej perełek, żeby się trochę z nimi odrobić. A później jakby było coś ciekawego, to wracamy do złomu. Chociaż czas pokaże. Trzymajcie się, pozdrawiam. Czołem.